tym roku weszło w życie sporo istotnych zmian podatkowych. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. Kluczową zmianą jest podwyższenie kwoty, od której nie musimy odliczać podatku. Ta zmiana jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał ustawodawcy wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym rozwiązania, które by regulowało, które by urealniło kwotę wolną od podatku, jak również umożliwiło wprowadzenie mechanizmu waloryzacji tej kwoty wolnej od podatku. Także jest to zdecydowanie taka najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o rozliczenie właśnie podatkowe za 2017 rok. Ta kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 6600 zł. Natomiast już na rok 2018 rok ta kwota wzrosła do 8000 zł. Kolejna zmiana dotyczy podatników, którzy korzystali z ulgi rehabilitacyjnej bądź nie mieli prawa do skorzystania z niej ze względu na to, że nie spełniali wszystkich wymagań. To tutaj ustawodawca poprawił tą ulgę rehabilitacyjną i jeśli chodzi na przykład o odliczenie wydatków z tytułu użytkowania samochodu osobowego, to tutaj zostało zmienione to, iż samochód nie musi być używany w celu dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód taki może być używany też również na dojazdy do lekarza, co wcześniej nie było możliwe w ramach poprzednich uregulowań. Został poszerzony również krąg osób, które mogą tutaj właśnie skorzystać z tego odliczenia. Wcześniej to odliczenie przysługiwało osobom z orzeczeniem niepełnosprawności zaliczanym do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa, natomiast teraz to odliczenie przysługuje bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Zmiana dotyczy też podatników uzyskujących przychody z najmu, których przychód przekracza 100 tysięcy złotych. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składają zeznania podatkowe właśnie w terminie do końca stycznia. I tutaj dla tych podatników zmieniło się to, iż tutaj do kwoty przychodu 100 tysięcy złotych będą opłacać podatek w wysokości 8,5%, natomiast nadwyżka przychodu ponad kwotę 100 tysięcy złotych będzie opodatkowana stawką 12,5%. Mikroprzedsiębiorcy będą od bieżącego roku co miesiąc przesyłać do Urzędu Skarbowego jednolity plik kontrolny, o czym już informowaliśmy. Oprócz nowego obowiązku na osłodę dostali kilka ułatwień. Podatnicy ci opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, będą mieli możliwość niewpłacania zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej, jeżeli zaliczka ta nie przekroczy kwoty 1000 zł. W sytuacji, gdy podatek należny przekroczy tą kwotę 1000 zł, no wtedy trzeba będzie dopiero uregulować taką zaliczkę. Już w trakcie roku podatkowego wprowadzono tutaj dla podatników prowadzących działalność gospodarczą rozwiązania dotyczące nowej amortyzacji. Podatnicy ci będą mogli zaliczyć w ramach tej nowej amortyzacji wydatki poniesione na nabycie fabrycznie nowych składników majątku. Tutaj mówimy o kwocie do 100 tysięcy złotych. Nowością taką w ramach tej nowej amortyzacji jest to, że również sama zaliczka wydatkowana na zakup takiego środka trwałego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Ustawodawca też wprowadził zmianę dotyczącą pułapu wydatków, jeśli chodzi o nabycie właśnie środków trwałych, i tutaj składniki o wartości do 10 tysięcy złotych będą mogły być zaliczone bezpośrednio już w miesiącu oddania do używania. Poprzednio ta kwota wynosiła 3,5 tysiąca. Urzędnicy zachęcają do rozliczania elektronicznego. Można skorzystać z e-deklaracji, czyli interaktywnych formularzy do wypełniania zeznań podatkowych. Można też również skorzystać faktycznie z komercyjnych programów, które niejednokrotnie są nawet lepsze niż te rozwiązania, które są prezentowane przez Ministerstwo Finansów.
przyszłości po 15 marca będą udostępnione dodatkowe rozwiązania, takie jak PIT-WWZ, czyli wniosek o rozliczenie podatku przez Urząd Skarbowy. Też po tym terminie zostanie udostępniona usługa wstępnie wypełnionego zeznania. Nie zapominajmy o podzieleniu się 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nowym rozwiązaniem, które funkcjonuje, jest możliwość wypełnienia takiego wniosku PIT-OP. Ten wniosek wypełniamy w celu właśnie przekazania 1% podatku. Terminy składania zeznań podatkowych za ubiegły rok nie zmieniły się.